gminie Pawłowice od 9 lat ogłaszany jest konkurs Firma z tradycjami. Jego organizatorem jest wójt gminy, a nagrodę stanowi złoty medal Wojana jako dowód uznania dla przedsiębiorstwa, które może pochwalić się co najmniej 20-letnim okresem działalności. W konkursie mogą startować firmy produkcyjne, usługowe i handlowe. W gminie Pawłowice dobrze rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, a funkcjonowanie wielu firm jest wynikiem kontynuowania rodzinnych tradycji. Jednym z przykładów tego rodzaju działalności jest firma Stolaris, spółka cywilna, prowadzona przez braci Stanisława i Krzysztofa Niezgodów, laureatów nagrody Firma z tradycjami 2016. Historia zakładu stolarskiego prowadzonego w Pawłowicach przez Jerzego Niezgodę, ojca Stanisława i Krzysztofa, sięga 1955 roku. Stolarskiego fachu uczył się od pawłowickiego mistrza Juliusza Dziędziela. Z biegiem czasu sam stał się nauczycielem dla swoich synów, którzy w 1994 roku przejęli zakład. Firma pochodzi od ojca, założona w 1958 roku. W 1994 roku przejęliśmy ją z bratem i od tego czasu pracujemy w tym zawodzie. Jerzy Niezgoda wykonywał głównie okna. Aktualnie firma Stolaris specjalizuje się w wykonywaniu drzwi, schodów i mebli kuchennych, ale jak podkreślają właściciele, realizują wszystkie zlecenia, z jakimi pojawią się klienci. Głównymi zleceniodawcami są osoby prywatne, które pojawiają się w zakładzie z polecenia innych, zadowolonych klientów. Bywa, że bracia Niezgodowie wykonują schody dla kolejnych pokoleń tej samej rodziny, w domach dziadków, rodziców, dzieci i wnuków. Ich realizacje znajdują się w prywatnych domach, ale przez lata działalności wykonali również wiele prac dla szkół, banków, kościołów, bibliotek i innych instytucji. W Pawłowicach wejście do willi Reisensteinów, zbudowanej na przełomie XIX i XX wieku, ozdabia replika drzwi sprzed lat, wykonana współcześnie w firmie Stolaris. Również drewniane ornamenty zdobiące inhalatorium w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju zostały wykonane w pawłowickiej stolarni. Jednym z większych zleceń, jakie przyszło wykonywać braciom, było wykonanie około 90 sztuk drzwi dla Politechniki Gliwickiej. Nietypowość zlecenia polegała na łączeniu drewna z metalem. Najbardziej lubimy robić schody, bo schody, nie ma schodów równych sobie. Każda budowa jest coś innego i to jest jakieś tam wyzwanie. Większość stolarskich robót polega na produkcji schodów, drzwi i mebli dla klienta indywidualnego. O tym, jak bardzo rzemieślnicy czują się związani z lokalnym rynkiem, świadczy fakt, że odmówili półrocznego wyjazdu do Helsinek, aby wykonać tam prace stolarskie przy remontowanym budynku polskiej ambasady. Mieli obawy, że po tak długiej przerwie zabraknie klientów, którzy będą chcieli zamawiać u nich schody, drzwi i kuchnię. Konkurencja jest duża. Nawet w samej Pawłowicach to już jest, stolarzy jest dosyć dużo. W latach, takie jak ojciec miał zakład, to stolarzy było czterech. A w tej chwili już na rynkach, na palcach dwóch rąk się tego nie zliczy. Że konkurencja jest dosyć duża. Ale to jest konkurencja bardziej może meblowa, a my nie specjalizujemy się w meblach, tylko to już jest dodatkowe takie, jak robimy klientowi usługę jakoś, schody, drzwi, przy tym robimy jeszcze jakieś tam dodatkowe meble. Dotychczas w zakładzie wykształciło się 65 uczniów, wśród nich również syn pana Stanisława, Marcin, który jest stolarzem tak samo jak tata, wujek i dziadek.